Witamy serdecznie. Idziemy na spacerek na naszą miejscóweczkę niedaleko u nas. I Kaski idzie żwawo i papa po pracy. No i lecimy. O! Idą dwa hopy. Patrzcie, jak sucho. Takie suche liście. Kacper, teraz co? Idziesz czy nie? Kaspi stanął, myśli, o co chodzi. Co jest fajne, że tutaj tak chłodni, bo w słońcu 24 stopnie, ale parówka jak nic. Ja się zastanawiałam, wychodząc z domu, co mam się ubrać, bo rano jeszcze latałam w długich galotach właściwie, a teraz wszyscy w krótkich. Ja też. No, że kacper potrzebuje i takich ćwiczeń, bo tu jest taka równia pochyła. I wysiłkowe ćwiczenia. Lubi się kacper zmęczyć. O tak! Ostatnio dowiedziałam się coś takiego, że kacper na przerwie, czy nawet sobie zrobi sam taką przerwę na lekcjach, że musi polatać po szkole. Znaczy się wychodzi na zewnątrz, jak nawet tej przerwy nie ma, nie ma za dużo dzieci i robi kółka koło szkoły, biega. Ja współczuję tej pani, co mu tam towarzyszy, bo musi go też pilnować przy tym, żeby gdzieś tam nie wyleciał, tam gdzie nie powinien. No, ale lepiej tak niż inaczej. No i tu właśnie czuć ten opór jakby. Bo najgorzej jak jest taka prosta i kacper nie czuje tego oporu, to go po prostu ciągnie w długą. I on, żeby się zmęczyć, to on targa. Znaczy się szybko biegnie. No i tak. No i Kaspi lubi się bardzo zmęczyć. W sumie sport to zdrowie, jak się mówią. Ale do niego w szczególności. Bo tu idzie wiele rzeczy poćwiczyć. Nawet tu dalej, jak przyjdziemy, zobaczymy, co się będzie działo. Zależy, w którą stronę kacper pójdzie, bo on nas też prowadzi. On zna dobrze ten teren, topografię i on będzie wiedział, w którą stronę iść. Dlatego weekendowo spalamy też kalorie wszyscy. A kacper jak się zmęczy, to dużo lepiej pracuje. Także, żeby coś z nim zrobić albo coś, to trzeba go zmęczyć. No. Rano jeszcze posprzątałam trochę coś, nie coś, to się obiad zrobiło. Jakieś takie porządki ogólne, zmywarkowe i tak dalej. No i teraz wyszliśmy, bo Robert przyszedł z pracy. No i lecimy. Tu ładnie sobie kacperek idzie. I za rękę idzie. To kiedyś było niemożliwe, żeby za rękę szedł. To było niemożliwe. I patrzy się, czy idę. No. Kaspi taki mądry się już zrobił. I ciągnie tego papę. No, papa, chodź szybciej. Po polsku już tak też potrafi powiedzieć papa, chodź, nie? Robert? No, potrafi. Teraz wakacje się nauczył. Jak piesek był u nas i babcia, nie Kaspi? No, tak tu ładnie szumi. Wygląda, jakby to była taka nowa droga usypana. Albo gdzieśmy poszli w inną stronę. No bo to jest nowa droga. No, takie mam wrażenie. No to nigdy nie była. Jeszcze ją nią nie szło. No. Ale to z Kaczem, no drugi raz już idziemy tam. Ciekawa ta droga jest, powiem ci, nawet lepiej się idzie. Czuć ta górka, ale... O, patrzcie, jaka tu jest góra.
Może tu będzie widać, ale nie wiem. No tak pod górę się idzie. O, ja bym postawiała kamerę na ziemi, to tak mniej więcej wygląda. Trzeba teraz do góry targać. To też idzie iść w lewo. Dobra droga też na rower. Jakby nie było, nie? Fajnie się by tu zjeżdżało. Teraz w tym momencie. O. I tutaj macie liściaste drzewa. Jakie ładne. Co się rzadko spotyka akurat w momencie. Ale fajna droga, fajnie się nią idzie. Kaspie mu się też podoba. Mirabaj, dobrze ci się idzie tą drogą? Dobrze. Przynajmniej nie ma aż tak pod górkę, nie? No, tylko tam w tym momencie jednym. No i mimo, że teraz jest prosta, Kacper nie biegnie, idzie normalnie. Fajne widoki. A tu jest taki mały zakręt. I tam leci taki spad i teraz tak pociągnie z górki. Także jak ktoś ma śliskie buty, trzeba uważać. Najgorzej jak się biegnie. Może także różne pochyły tu są. I teraz zajść do góry. I patrzcie co tu jest. Tu jest koń pasie się. Taki ładny konik. Tyłkiem się odwrócił, ale... A tu wychodzimy na takie... No nie wiem, czy to są osiedla, jakieś domki w każdym razie. Jakaś taka nowa ścieżynka, no. To z kiedyś Robert sam tą drogą szedł. I tu też jest jakieś wyjście. I tu wychodzi się na normalną drogę. No ciekawie tu jest. Tutaj jakieś ludzie mieszkają. No tu schodzimy na dół. Ciekawe dokąd dojdziemy. A tam mamy ładny widok. O, tu ktoś mieszka. O, patrzcie, jaki fajny widok tam jest. Kacpie, nie chce iść? Idziemy? Gdzie idziemy? No i to jest właśnie ten moment, kiedy Kacper się puszcza i leci w długą, bo chce iść pobiegać trochę. Za płasko mu tu jest. Leci przed siebie. Uważaj, Robert. Papa zawsze go asekuruje. O, tu ławeczka fajna. Lecimy za nimi. Trochę się zasapałam. Bo Kacper leci w długą. Chyciłam go. Ale Robert coś go puścił. I tu jest takie zejście. Nie wiem, czy to nie jest ta droga, co my zimą tu kiedyś szli. Dobra, lecę za nim, bo jeszcze ich stracę. Wracam do punktu wyjścia. Polina poległa w biegu. Bo już dawno już nie biegałam. Ruch mam, ale były momenty, kiedy codziennie chodziliśmy na spacery. Ostatnio w pracy mam taki zajob, że nie mam siły. Po prostu. A wiem, że Kacpi ma ruch też w szkole, więc w tygodniu mało kiedy ostatnio. I chyba trzeba to poprawić. Teraz ostatnio skusiłam się w czwartek wyjść. No i w dobrej pogodzie albo niższych temperaturach na pewno będziemy wychodzić. Ale Kacprak biegnie tak torpeda, ludzie. On nie czuje jakby zmęczenia, ja nie wiem. On się chce umęczyć na umór. I no nie wiem, może byłby dobry biegacz z niego. W każdym razie Kaspi lubi sport robić. Lubi uprawiać sport, no. Ruch to jest jego żywioł. I to jest jego. I dzięki temu, że tu są nierówności,
Kacper również ćwiczy swoją integrację sensoryczną, ponieważ czuje różne pochyły i swoją równowagę przede wszystkim. Jak nawet biegnie z górki, to mało kiedy, że się przewróci albo poślizgnie. Dość dobra była droga, bo nie było żadnych konarów wystających, gdzie mógłby się przewrócić, także na to też trzeba uważać. Wtedy, kiedy są konary, Kacper je widzi i czuje. W każdym razie idzie powoli, także rozróżnia to wszystko. To jest sportu, żeśmy uprawiali. Był cień, to jest najważniejsze. Nie na tym upale, znaczy się upału jako takiego nie ma, ale jest, świeci bardzo słońce, jest bardzo ciepło. O, i tak, tym miłym akcentem, ćwiczeniami sobotnimi zachęcamy Was do dalszego oglądania naszych odcinków, subskrypcji naszego kanału, lajkowania, przede wszystkim udostępniania i życzę Wam z całą rodziną miłego weekendu. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!